Cześć, witam Was na wideotest.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam dzisiaj na rozpakowanie klawiatury mechanicznej od firmy CM Storm. Jest to wersja Quickfire Ultimate. Ultimate, czyli najbardziej zaawansowana z serii Quickfire. Jak widzimy też po obrazku, ta klawiatura jest podświetlana i ma taki dość prosty kształt. Dowiadujemy się też, że są tu przełączniki Cherry MX o żywotności 50 milionów kliknięć. W tym przypadku są to Browny, czyli takie dość przyjazne przełączniki dla początkujących użytkowników, takich, którzy dopiero zaczynają przygody z klawiaturami mechanicznymi. Z boku mamy jeszcze jedno zdjęcie klawiatury, a jak sobie kartonik odwrócimy, mamy troszeczkę więcej informacji. Właśnie o przełącznikach Cherry MX, żywotność 50 milionów kliknięć, podświetlenie, 3 tryby i 5 poziomów jasności. Anti-ghosting, N-key rollover na USB. Możemy wcisnąć dowolną ilość klawiszy jednocześnie. Jest też informacja o jakiejś stalowej płytce w klawiaturze, antypuścikowe gumki zabezpieczające dobry kontakt z powierzchnią, czyli z biurkiem, wyłącznik klawisza Windows, 7 klawiszy multimedialnych oraz odłączany kabel USB. To takie podstawowe informacje. Tutaj mamy też obrazki dotyczące podświetlenia, antyghostingu oraz klawiszy multimedialnych. Zobaczmy jeszcze całą klawiaturę. A chyba Wam nie powiedziałem, cena tej klawiatury to 400, no ponad 400 zł. Jak na klawiaturę mechaniczną, nie jest to jeszcze najdroższa konstrukcja, lecz jest już dość kosztowna. W środku user guide. Podstawowe cechy tej klawiatury. I klawiatura jest jeszcze pod taką osłonką plastikową. Zrobię sobie troszeczkę miejsca na biurku, zaraz pokażę Wam ją w pełni. Ok, moi drodzy, widzimy już klawiaturę. Tak więc mamy tutaj konstrukcję dość kompaktową, która raczej zmieści się na każdym biurku, bez żadnej podpórki pod nadgarstki, ale do klawiaturki przejdziemy za chwilę. Zobaczcie, co jeszcze mamy w komplecie. Taki kluczyk, narzędzie do wyjmowania nakładek, kabel w oplocie, podłatane końcówki, tutaj wtyk mini USB, tutaj USB. Oplot jest ok. Kabel jest dość elastyczny, tak więc tutaj nie powinno być problemów z porządkowaniem tego kabla. Natomiast sama klawiatura, no zobaczcie, jeśli rzucicie okiem na te klawisze multimedialne, bardzo przypominają, a nawet wręcz są identyczne, jak te, które oglądaliśmy w klawiaturze też CM Storma z serii aluminium, klawiaturze Mech. Czyli działanie będzie dokładnie to samo. Regulacja jasności, poziomy jasności, włączenie, wyłączenie, tutaj klawisze multimedialne i zarządzanie dźwiękiem, a na końcu wyłączenie klawisza Windows. Tutaj mamy klawisz funkcyjny, natomiast mamy mały Enter, no backspace taki nie to krótki, nie to długi, ponieważ jest taki pośredni, czcionkę na tych klawiszach taką troszeczkę niestandardową. I tutaj zobaczcie, jeszcze mamy ciekawą rzecz. Jest to wybór częstotliwości próbkowania. Czyli 1 milisekunda oznacza 1000 Hz, 2 milisekundy to 500 Hz, tutaj mamy 250 i 125. Czyli możemy sobie jakoby w locie zmieniać częstotliwość próbkowania klawiatury. Też fajna opcja, nie spotkałem się z tym jeszcze w klawiaturach. Mamy też logo CM Storma, które pewnie będzie świecić. Napis CM Storm. Tutaj kontrolki od numlocka, capslocka i scrolllocka. I na spacji napis Quickfire, czyli logo. My też widzimy, że te wszystkie literki i cyfry są półprzezroczyste, czyli przez nie będzie przebijało światło. Po prostu podświetlenie LED. Czy te przestrzenie będą też podświetlone, to się oczywiście okaże w testach. Natomiast zobaczmy jeszcze, czy mamy jakieś porty USB, jakieś wejścia, ale nic nie było o tym napisane na opakowaniu, więc nie ma. Aha, moi drodzy, jeśli chodzi o kabel, to podłączamy go właśnie tutaj, a kabelek prowadzimy sobie, albo wyprowadzamy tędy, albo wyprowadzamy jedną lub drugą stroną, tak jak jest to nam wygodniej. Antypoślizgi. Są to dość duże gumki, może nie tyle co duże, ale dużo wystające, dlatego powinny mieć dobry kontakt z podłożem. Jest ich 4 sztuki i mamy też podwyższenia, niewielkie co prawda, ale gumowane. Jeśli chodzi o głośność Cherry MX Brown, wersja Brown jest jedną z najcichszych, zobaczcie i posłuchajcie.
Jak na mechanika, to ta klawiatura nie jest specjalnie głośna. I ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o rozpakowanie i pierwszy rzut oka na klawiaturę dla graczy, klawiaturę mechaniczną CM Storm Quickfire Ultimate. Jak ta wersja, taka najwyższa, podświetlana z różnymi dodatkowymi funkcjami, sprawdzi się w testach, dowiecie się za jakiś czas. Na dzisiaj dziękuję Wam za obejrzenie tego rozpakowania. Zapraszam też na kolejne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!